Witam Was wszystkich na moim kanale na YouTubie. Dziś wiersz, który powstał przy muzyce z filmu Król Artur. Jedna z piosenkarek, która tworzy covery, jakby zainspirowała mnie do tego, żeby właśnie tym razem ten wiersz Wam przeczytać. Jestem też w miejscu dla mnie zawsze trochę magicznym, ważnym, w Puszczy Kampinoskiej, ale w takim konkretnym miejscu, gdzie zawsze upatruję takiej bramy. Tak zresztą ją określam. Brama wśród drzew. Zresztą jest także w moim zdjęciu na profilu na YouTubie właśnie ona z taką delikatnym rysunkiem bramy zamkowej. Tutaj jestem. Ja lubię to miejsce, ono jest magiczne. Teraz słyszymy wiatr. Mam nadzieję, że zbyt bardzo nie popsuje nagrania, choć wieje bardzo. No zobaczymy. Ciekawy jestem, bo nie mam dobrego zestawu do nagrywania w terenie, szczególnie dźwięku. W zasadzie tutaj jestem. Możemy delikatnie się obrócić wokół. Troszeczkę stabilizator zaszaleje, ale to jest właśnie to miejsce. Takie ważne. Ważne dla mnie. Trochę pewnie z tyłu będzie widać, ale pomyślałem o tym miejscu, kiedy w wierszu są słowa o bramie, wrotach, szajerach, takich koniach pociągowych, które te wrota otwierają, tak jak to miało miejsce w filmie. Potem się inspirowałem. Także, no zobaczymy. Jestem ciekawy zarówno tego nagrania, zobaczymy przy montażu, jak również Waszego odbioru tego wiersza. Nie jest tak mroczny jak poprzedni, więc tym bardziej będzie mnie ciekawiła Wasza opinia. Miłego słuchania. Jeszcze o tym miejscu powiem jakby w komentarzu zupełnie oddzielnym, no ale to jeszcze za chwilę. Miłego słuchania, miłych wrażeń. Mam nadzieję, że dobrana przeze mnie muzyka też Wam się spodoba. Nie jest tą muzyką, która była z filmu. No, kwestia praw autorskich. To jest dla mnie kluczowe. Lubię tu być bardzo w porządku. Także miłego słuchania raz jeszcze. Gdy śnieżne płatki smagają mi twarz, porywisty wiatr dymi melodii wokół mnie, mróz chwyta wokowy oddech mój. Pragnę w pole iść z druhami mymi, tętent końskich kopyt regimentu sprawiedliwych. Po drodze do bramy jedynej rozbrzmiewa we mnie, najbliżsi krucyfiks w powietrzu kreślą, choć stopy me nie kroczą ścieżką ku Bogu. Wierzę w boskie prawdy przez ludzi głoszone, wierzę w przyjaźń, moc, szczerości głębię i nieskończoność przeznaczenia, pozorność wolnej woli w niewidocznych więzach losu, spętanych zawiłościami ludzkich uczuć. Przekraczaliśmy rzeki, kroczyliśmy leśnymi traktami, stoczyliśmy wiele bitew, a i wiele jeszcze przed nami. Ramię w ramię, bok w bok, tarcza w miecz. Każda jednak wyprawa to samotna wyprawa duszy. Każdego z nas spod milionowego sztandaru, poświęconego przez kapłana podług boskich praw. Gdy przekroczę wrota tej jedynej bramy przeznaczenia, ma dusza wyruszy na poszukiwania boskiego traktu. Ruszam z druhami, bo każdy z każdym po służby dni kres. Gdy anioł, przewodnik i listonosz przybędzie z listem wolności, z oddali radosne parskanie szajerów, trzask drewna i zgrzyt stali oznajmia, że brama przeznaczenia zostaje otwarta. Za chwilę przekroczymy granice nieznanego. Niech bogowie nam sprzyjają.
napisane 12 lutego 2005 roku przy muzyce z filmu Król Artur. Chyba tym razem ten wiersz przeczytałem nieco lepiej niż poprzedni. Muzyka bardziej mi się podoba, nie jest to wiersz przede wszystkim tak mroczny. Jest oczywiście związany z moim życiem. Nie ulega to najmniejszej wątpliwości, że jest. Powstał 11 lat temu. Duchowo, czy w rozwoju duchowym byłem nieco innym człowiekiem niż jestem dzisiaj i dlatego pewnie jako autor nawet z trudem mógłbym zastanowić się, co dokładnie autor tamten ja miałem na myśli. W tym wierszu jest też wiele odniesień do niektórych scen z samego filmu. Ten, kto oglądał i pamięta ten film, powinien je skojarzyć, przynajmniej większość. Ten, kto zaś dopiero obejrzy, powinien skojarzyć je na pewno. To jest taki miks filmu i moich uczuć, emocji podówczas, wyboru pewnej drogi w rozwoju duchowym. I dlatego lubię ten wiersz. Udało mi się, myślę, dobrać muzykę tym razem bardzo dobrze również. No niestety to nie jest ta muzyka, przy której powstawał ten wiersz. Po pierwsze, znów oczywiście te prawa autorskie. Ale po drugie, nie pamiętam, przy której muzyce z tego filmu ten wiersz powstał. Mam oczywiście soundtrack. Kupiłem go po obejrzeniu filmu. Nie ma na nim jednej piosenki, pieśni, której po prostu mi zbrakło. W zasadzie dla której kupiłem tą płytę CD i nie ma tej pieśni na tej płycie, w tym oficjalnym soundtracku, na filmie jest. I nie pamiętam tak naprawdę, przy której muzyce ten wiersz napisałem. Ale to nie jest takie ważne. Mam nadzieję, że spodobała wam się również aranżacja, bo nagrywam to jeszcze przed montażem, więc nie wiem, czy zrobiłem tak, jak chciałem, czyli czy zrobię, czy wyszło, nie wiem. Kwestia tego, czy jestem ja czytający przy mikrofonie, bo przyznam się, że spodobało mi się to ujęcie. Przeczytałem inaczej, bardziej odważnie, dynamicznie, a z drugiej strony jakby przygotowałem się do nagrania tego filmu, bo ten wiersz automatycznie kojarzy mi się z jednym miejscem, którym bywam bardzo często. Ono jest dla mnie troszeczkę magiczne, no bo jest miejscem, które jest w lesie takim ciemniejszym, liściastym. Można wyraźnie wyodrębnić taką bramę między drzewami, wokół, przy drodze, którą idziemy, czy idę. Bardzo lubię właśnie tamto miejsce. Określam je zresztą mianem bramy i względem tego miejsca mam jakby w głowie kompletnie odrębny, samodzielny projekt filmu na YouTube'a. Taki już wyłącznie z muzyką, z tamtym miejscem. Ale przyznam się, że realizacja tego filmu troszeczkę potrwa. Taki jest plan, że nie da się go zrobić w tydzień, miesiąc, w pół roku. Zajmie to rok. Ale mam nadzieję, że efekt będzie super. Bo uczę się nadal. Po pierwsze, może nie po pierwsze, to tworzenie, ta kreacja, kreowanie, demiurgowanie, łączenie obrazu ruchomego, statycznego z dźwiękiem, muzyką, to jest coś, co daje mi niesamowitą radochę, ogromną satysfakcję. Uczy przede wszystkim również ekspresji własnej, tego jak mówię, tego jak wyrażam swoje uczucia, emocje, opinie, pomysły, jak coraz mniej się stresuję przed tym, że nagram, że w ogóle jestem na ekranie i to nagrywa, jak ktoś mnie ogląda. Choć to wymagająca zaczyna się robić praca, bo oczywiście z każdym krokiem jest coraz ciekawiej, coraz wyżej poprzeczkę sobie ustawiam. Te sceny zaczynam, znaczy nagranie, film zaczynam planować bardziej, jakie ujęcie, jaka scena, w jaki sposób. Czasami jakby rozważam również kwestie techniczne, no bo mam pomysł, ale nie mam jak go zrealizować.
technicznie, ale powoli to też ulega zmianom i będę teraz mógł więcej jakby technicznie zadziałać przy samym tworzeniu materiału. Jeżeli film Wam się spodobał, to oczywiście łapki w górę bardzo poproszę, bo to daje takie poczucie radości, że komuś to się podobało, a robią to nie tylko dla siebie. Przede wszystkim robią to, żeby ludzie tego mogli posłuchać, wyrazić opinię. Bardzo zachęcam do komentowania, zarówno tej konstruktywnej krytyki, jak i pochwał. Jeżeli będzie negatywna, niemerytoryczna, no trudno. Jeżeli będzie łapka w dół, no przecież to nie musi się wszystkim podobać. Ale łapki w górę, takie czuję docenienie mojej pracy, jaką włożyłem w ten film, bo uwierzcie mi, ten film trwa, nie wiem, 10-11 minut, nie wiem, bo jeszcze tego nie zmontowałem, a to jest kilka godzin pracy, parę dni zdjęciowych, że tak bym powiedział. To nie jest chwila, dlatego takie docenienie pracy jest bardzo sympatyczne, dużo daje, podwyższa ten poziom satysfakcji, jaką mam z tworzenia. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam ponownie na mój kanał. Zachęcam do jego chyba tu subskrypcji. Bardzo zachęcam. I do zobaczenia przy kolejnej realizacji. Heja!